Czy wiesz, że istnieje badanie, które robisz raz w życiu, a które może przewidzieć, na co zachorujesz? Jeśli nie, to ten film jest właśnie dla ciebie. Zwłaszcza, jeśli lubisz budować z klocków. Czyli z genów, bo to o ich badaniu dziś powiemy. Jak się na nie dostać? Jak działają? Kto powinien je zrobić? No i po co? Żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, rzućmy okiem na twój kod. A ty po filmie rzuć okiem na najprościejmówiąc.pl, bo przygotowaliśmy tam dla ciebie niezbędniki, czyli mikrokursy z rzetelnymi informacjami na temat chorób, infekcji, badań, w których możesz zadawać pytania lekarzom i rozwiewać wszystkie swoje wątpliwości. A teraz oglądaj. W każdej twojej komórce, mózgu, jelita grubego, mięśni, stopy znajduje się to samo DNA i działa ono podobnie do systemu operacyjnego. Bo też złożone jest z kodu pojedynczych liter. W przypadku DNA są to A, T, G i C, które stanowią skróty od nazw czterech nukleotydów budujących DNA. Jeden nukleotyd wygląda jak jeden klocek Lego. DNA możemy podzielić na krótsze odcinki, zawierające od kilkuset do kilku tysięcy klocków. Odcinki te nazywamy genami i masz ich około 20 tysięcy. Geny regulują powstawanie białek, czyli budulca całego twojego organizmu. Gdy w którymś z genów klocki ustawią się w innej kolejności, albo gdy któregoś zabraknie, to mówimy wtedy o mutacji. Która sprawia, że w twoim ciele coś może przestać działać lub będzie wyglądać inaczej, dając choroby, nowotwory czy utrudniając ci na przykład zajście w ciążę. Na szczęście żyjemy już w czasach, w których te mikrozmiany możemy zobaczyć. Tylko jak? Na początek potrzebujemy twojego DNA. Bierzemy je z krwi, śliny czy fragmentu jakiejś tkanki wyciętej podczas operacji. Następnie DNA jest cięte na malutkie fragmenty, a te kawałek po kawałku są analizowane. Zależnie od rodzaju badania możemy szukać nieprawidłowości w pojedynczych genach, ale możemy też analizować je masowo, po kilkaset z nich naraz, a nawet twój genom, czyli całe twoje DNA. Badanie, które na to pozwala, to NGS, czyli sekwencjonowanie nowej generacji i to o nim powiemy dziś więcej. Pozwala ocenić twoje geny klocek po klocku i wychwytuje prawie każdą nieprawidłowość. I to w około 7 dni, co powinno zrobić na tobie wrażenie, bo jeszcze 25 lat temu, przy okazji The Human Genome Project, którego celem było odkrycie całego ludzkiego DNA, zajęło to dobre kilka lat. Dobra, a kiedy te twoje klocki w ogóle warto obejrzeć? No i jak można to zrobić? Dzień dobry, panie doktorze, ja na badania genetyczne. Jakie badanie? Pani kochana, ja tylko morfologię mogę. Czy aby na pewno? Nie. Skierowanie do poradni genetycznej w ramach NFZ może wystawić ci każdy lekarz rodzinny albo specjalista. Na podstawie twoich objawów, nieprawidłowych wyników badań albo historii rodzinnej, jeśli u kogoś z twoich bliskich rozpoznano chorobę o podłożu genetycznym. Na przykład nowotwory? Tak, możemy badać nie tylko twoją predyspozycję do nich, sprawdzając na przykład obecność mutacji w genie BRCA1 związanym z wyższym ryzykiem zachorowania na raka piersi, a także użyć badania genetyczne w leczeniu onkologicznym. Poznanie genetycznego obrazu nowotworu pozwala lepiej dobrać terapię indywidualnie do ciebie i zwiększyć szanse na wyleczenie. A ciąża, czy przed nią albo w jej trakcie też powinno się badać? Tak, jeśli u kogoś w twojej rodzinie wystąpiły już choroby genetyczne. Choćby dlatego, by odpowiednio wcześnie zacząć ich leczenie. Nawet podczas ciąży lub tuż po narodzinach. Badanie genetyczne może też pomóc wyjaśnić problemy z zajściem w ciążę czy utrzymaniem ciąży. Nawet jeśli tobie czy twojej partnerce, partnerowi wydaje się, że jesteście zdrowi. No dobra, a jeśli jestem zdrowa, nic mi nie jest, nie planuję ciąży, to też powinnam się przebadać? Tak na wszelki wypadek? Nie ma zaleceń mówiących o tym, że powinnaś. Natomiast zawsze możesz to zrobić, tylko że wtedy już nie na NFZ. 5 lat temu, jeszcze zanim myśleliśmy o tym odcinku, z ciekawości zrobiłem sobie takie badanie właśnie przy użyciu NGS. Ogólnopolski program, do którego się zgłosiłem, pozwalał przebadać 70 najpopularniejszych genów. Od pobrania krwi czekałem kilka tygodni, po których otrzymałem wyniki. Czy jednak to, że były pozytywne, oznacza, że nigdy nie zachoruję? Niestety nie, bo geny nie determinują wszystkiego. To, co jesz, czym oddychasz, z czym pracujesz, czyli środowisko, odgrywa równie istotną rolę. Czyli mutacja w genach nie zawsze oznacza chorobę, a brak mutacji nie ochroni cię przed zachorowaniem. Spytasz w takim razie, po co te badania? Na to najlepiej odpowie lekarz genetyk, do którego trafisz ze skierowaniem.
Najpierw z tobą porozmawiam o rodzinie, chorobach, o twoim zdrowiu. Zabierz ze sobą koniecznie dokumentację medyczną. Potem cię zbada i zaproponuje badanie genetyczne. Do których nie ma praktycznie żadnych przeciwwskazań, takich jak choroba, dieta czy ciąża. Pamiętaj, że genetyka nie jest przepowiednią zdrowotną. Oczywiście może pomóc w identyfikacji pewnych ryzyk, no ale nie jest pewną przyszłością. Ponieważ zbyt wiele genów, ale też czynników zewnętrznych może wpłynąć na twoje zdrowie. Mimo to badania genetyczne wciąż odgrywają kluczową rolę w profilaktyce, precyzyjnej diagnostyce, no i dopasowaniu leczenia indywidualnie do ciebie. Podsumowując, jeśli planujesz badanie genetyczne, to zrób to w certyfikowanym ośrodku, który posiada do tego uprawnienia. Listę takich poradni znajdziesz na stronie Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Jeśli masz jakieś pytania o badania genetyczne, zostaw je w komentarzu. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź stronę genetykaratujeżycie.pl. Na koniec nie będę Cię namawiać do obserwowania nas na fejsie czy Instagramie, choć tam też dużo się dzieje, ale mam dla Ciebie coś dużo lepszego. Przygotowaliśmy całkowicie nową formę pozyskiwania rzetelnych informacji o zdrowiu wraz ze wsparciem lekarzy, którzy na bieżąco odpowiadają na Twoje pytania. Wszystko w formie interaktywnych niezbędników, mikrokursów o infekcjach u dzieci, dorosłych, badaniach diagnostycznych czy nadciśnieniu, a w przyszłości wiele więcej. Wejdź na najprościejmówiąc.pl i naucz się zdrowia. A tymczasem zostaw nam łapkę w górę, komentarz, kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia!